Wampirzyce i wampiry, Chiroptera. Ludzie zaczynają bić brawo. Ja tak biję i tak się rozglądam po nich. Tak klaszczę o butelkę. Co to jest takie? Na scenie powoli pojawiają się. Pierwszy wychodzi wokalista. Długie włosy, również upudrowane. Blada cera jak nigdy. Skórzane paski przeplatające właściwie od pasa po samą szyję. Staje przy mikrofonie. Za chwilę wchodzi gitarzysta. Łapie za gitarę. Jedyne co zauważacie, to że jego płaszcz właściwie sięga dalej niż jego kostki. Ciągnie się za nim długie, siwe włosy. Obok za chwilę wchodzi perkusista, kręcąc w rękach pałeczkami perkusyjnymi. Kiwa głową do kilku dziewczyn z przodu. Również cera blada. Zaraz wchodzi dziewczyna. Chwyta od razu za bas, poprawia bandaże, którymi jest cała przepasana. Stają. Słyszycie dźwięki, które powinny przypominać ludzką mowę, ale w żaden sposób jej nie przypominają. Brzmi jak rytmicznie wbijane w każdą możliwą tercję. Perkusista nabija na podwójnej stopie rytm. Basistka idealnie akompaniuje. Gitarzysta matematyczne rytmy. Właściwie z riffami wbija się idealnie w te osiemnastki, w te szóstki. Wokalista powtarza dźwięk, który przypomina zarzynaną świnię dla większości z was. Jest to dziwna muzyka, ale patrząc po tłumie, absolutnie każdy bawi się, odbija się od siebie. Pod samą sceną od razu formuje się ściana śmierci. Ludzie wbiegają w siebie, pogo, skaczą, ocierają się. Macie wrażenie, że wpadają w jakiś trans, a ja z kolei proszę was o sprytnie spostrzegawczość wszystkich. Mogę się coś na kolor włosów, ta basistka? Jest blondynką. Spryt i spostrzegawczość. Jedna. A, ja mam głód. Sukces i niecha. Jasne? Jeden sukces. Siedzicie i właściwie obserwujecie spektakl. Ludzie tam szaleją. Jeden utwór, drugi utwór. W którymś momencie ty, duża dę, widzisz jak twoja była dziewczyna. W tym momencie już średnio można powiedzieć, że tańczy. W tym momencie mężczyźni, kobiety rękami jeżdżą po całym jej ciele. Dotykają każdego możliwego miejsca. Ona nie robi sobie z tego żadnego problemu. Robi dokładnie to samo, jakby wszyscy splatali się w jeden wielki taniec. Powoli usuwam się z krzesła, bo jestem autentycznie zszokowany tym. I jedyne, co mam na myśli, to to, żeby zapierdolić każdą osobę, która ją dotyka. Zwłaszcza w taki sposób, taki czysto seksualny. Więc ja się powoli zabieram do tego, żeby podbiec do niej i po prostu odrzucić te osoby, które właśnie jej dotykają. Wy zauważacie, że Dujardin patrzył właściwie w jedno miejsce i widać, że w bojowy sposób wstaje.
W takim miejscu użycie siły może być problematyczne. Dużo dym. Ja się zastanawiam, czy któryś z zespołu, ktoś z zespołu może być wampirem. Czy po prostu to są ludzie, z takiej odległości nie wyczujesz, ciężko stwierdzić. Okej. Dużo dym, spokojnie. Chcę odstawić jego rękę. Ja nie dotykam, tylko ci pokazuję. Spokojnie, nie w takim miejscu. No robisz sobie problemy. Nie chciałbym, żebyś był moim kolejnym celem. Wolę cię zobaczyć za miesiąc, jak przychodzisz po dawkę. To jest moja dziewczyna. Zapamiętaj każdą twarz. Przy wyjściu możesz się z nimi rozliczyć. To jest moja dziewczyna. I już jestem w takim trybie, że jak Usain Bolt gotowy do wystartowania, że czekam tylko na gwizdek, na jakiś sygnał, który mi pozwoli. Niewiele się zmienia, ale nie jest to też coś dziwnego. To znaczy, was w żaden sposób to nie dotyczy, ale prawie wszyscy na parkiecie po prostu wiją się, obijają się o siebie. Zapach potu natęża się z każdą możliwą sekundą. Czujecie, że krew buzuje jak nigdy dotąd. Ty masz głód, prawda? Ja bym chciała podejść trochę pod scenę i po prostu z bliska popatrzeć, czy jestem w stanie stwierdzić, czy ktoś z nich jest wampirem. Podchodzisz, Agata wstaje. A ty gdzie idziesz, Agata? Idę coś sprawdzić, spokojnie. Ty dalej siedzisz, tam już taki nabuzowany, nie? Ale dalej jesteś na miejscu. Jeszcze. Uspokój się, później ci nawet pomogę. Zamknij się. W porządku, nie będzie to tyle, co zrobisz w takim razie. Śmiało, idź. Podchodzisz do tej masy ludzi. Zespół gra. Uderzenia w struny, uderzenia w werble, uderzenia w stopy i hi-hety. Wokalista dalej wydaje z siebie te nienaturalne, przynajmniej dla ludzi, dźwięki. Przyglądasz się im? Jestem w stanie śledzić Agatę? Tak, bez problemu. To ja sobie piję wodę i śledzę. Bez problemu, ponieważ odcina się od tej splecionej masy. Okej, okay, no. Jako jedyna zachowuje odrobinę gracji w tym, jak się porusza. Nie jest to taki bezwładny taniec chochoła albo szmacianej lalki. Agata, spoglądasz? Na pierwszy rzut oka. Wygląda na to, że każdy z nich jest mniej lub bardziej wampirzem. Mniej lub bardziej. A jeżeli użyję nadwrażliwości? Wyostrzonych zmysłów? Jasne, rzuć. Na to właśnie, żeby sprawdzić. Czyli 4 używam. Tak czy siak. 0 sukcesów. Krew buzuje dookoła. Ciężko stwierdzić. Cała ta grupa na scenie wygląda wyjątkowo rzeźko jak na tę porę. Jest wyjątkowo blada. I tylko ich menadżer wydawał się mieć sztuczne uszy. I bardzo zauważalny puder. Okej. Czy ja to widząc mogę... Znaczy mi też się to wydawało podejrzane. Może faktycznie to jest tylko ich repertuar, że wspomnieli o wampirach, ale mi się wydawało podejrzane i chcę również podejść. To jest za Agatą, nie? Do sceny. Proszę cię, zostań tutaj. No ale zaraz wracam. No i przechodzę między ludźmi, nie wiem, czy mogę jakoś po prostu wzrokiem sprawić, żeby się chociaż trochę rozchodzić, żeby nie musiał się o nich ocierać, o tych śmiertelników. Bardziej słownie. Większość rzeczy, większość sztuczek będzie wymagała jednak kontaktu wzrokowego. No to ciul, już poocieram się o nich, przechodzę i do Agaty, bo to przyjdzie, jak nie było. Stoję obok ciebie, Quentin. Tobie też się wydaje to podejrzane? No właśnie coś mi tutaj nie pasuje. Ci ludzie się nie powinni tak, aż tak zachowywać. No to również chcę sprawdzić albo upewnić się, czy to są wampiry, bądź nie. No. Rzuć sobie w takim razie na inteligencję i spostrzegawczość. Weszło i dycha. Z twojego
twojej perspektywy, jeżeli miałbyś wskazywać, kto może być wampirem, to na pewno nie ten koleś, który zapowiadał ich, na pewno nie wokalista, na pewno nie basistka. Basistka to ta jedyna kobieta. Mhm. I na pewno nie perkusista. Czyli gitarzysta. Czyli został gitarzysta. Mhm. I tyle. I menadżer? Menadżer zdecydowanie nie. U pozostałych, w sensie u tych osób, które odtrąciłeś, ewidentnie pulsuje krew. Chyba tylko gitarzysta jest jednym z nas. To i tak za dużo. Chciałabym dla otuchy sobie sięgnąć do kieszeni po mój hematyt. Mhm. Co to jest hematyt? Kamień. A, okay. Tlenek żelaza. Dziękuję. I tak wyjmuję i... Okazuje się, że nie wziąłem hematytu, tylko cytryn. Wkładam go z powrotem do kieszeni. Patrzę. Piękna skała. Tak, tyle mam tych hematytów, a akurat musiałam się pomylić i wziąć jeden, jedyny cytryn, który mam. A tak jednym uchem słuchając o tych kamieniach, które w ogóle mnie interesują, robię zdjęcie temu gitarzyście i wysłałam Sarze, żeby mi sprawdziła go. Mhm. Wysłałem zdjęcie. Chwila ciszy. Nie mam pojęcia, kto to. To nie wiem, to muszę unicestwić, czy co robić? Czemu chcesz zabić gitarzystę? Bez wampiru. Nie mam pojęcia, kto to. Mi bardziej chodzi o, czy właśnie mamy w bazie danych naszych wampirów, bo na pewno nie ma. Jakiś spis. Nie ma go. Nie ma go. No to dobra. Okej, okay, Kamaria nic o nim nie wie. Rzuć w niego orzeszkiem. Czy ty jesteś poważny? Nie. Właśnie widzę. Chodzi mi o to, że chciałabym sprawdzić, bo wydaje ci się, że... Wydaje mi się, że... Gitarzysta jako... jest wampirem, tak? Ja słyszę ich rozmowę. Ciężko, mimo wszystko jest dość głośno. Jakby oni grają już trzeci, czwarty utwór. Dalej jest ciężko. Nie ma tutaj miejsca na balladki. To podchodzę do nich mhm. i się pytam, o co chodzi. O, no wydaje nam się, że pan gitarzysta jest jednym z nas. Wydaje się, że całe to zachowanie tych wszystkich ludzi jest spowodowane tym, że któryś może jakoś oddziaływać na tłum. Tak, nawet nie przysłuchuję się. Ja się wyłączam w momencie, jak mówią, że gitarzysta jest coś podejrzany i to mi wystarczy. Czy Simon nadal jest oblegana przez jakieś kolesi? Straciłeś ją z oczu. Bardzo możliwe, że poszła do toalety albo coś takiego. To próbuję znaleźć jakąś losową osobę. Jest ich dużo. W sensie jakąś na pierwszym planie, mhm. tak przy scenie, chcę do niej szybko przyspieszyć, chcę tak jej podciąć gardło, żeby krew poleciała na scenę do gitarzysty. Jedyny problem jest taki, że prawdopodobnie przerwiesz wtedy koncert i są spore szanse, że ludzie zaczną zastanawiać się, czy nie dzieje się tutaj coś dziwnego. A jednak maskarada daje o sobie znać. Warto byłoby zatrzymać to wszystko dla siebie. To mam inny plan. Trochę mniej szalony. Chcę uderzyć Quentina w nos, tak żeby poleciała mu krew i tę krew rzucić na scenę, żeby zobaczyć, czy gitarzysta jakoś zareaguje na to. W razie czego, jeżeli nie interesuje cię agresja, a bardziej interesuje cię autoagresja, to nie poczujesz wielkiego bólu, tnąc sobie samemu rękę. Pamiętaj, że on nie użył rumieńca życia, więc jego krew nie jest tak bardzo nastawiona na wytryskanie. Jak... No, on będzie musiał sobie ją sam wycisnąć. No. A ja mogę. Mhm. Ktoś z was ma jakieś ostrze? Oczywiście. Ja na pewno mam sztylet. Nie mam sztyletu. Biorę sobie tak na całe, żeby była pewność. Biorę sobie tak jakbyś w garści i chcę rzucić właśnie w stronę, żeby poleciało na podłogę tuż obok gitarzysty.
Co w sumie nie będzie jakoś super podejrzane, skoro to jest zespół, który się stylizuje na wampiry, no to jest cool, prawda? Czy ktoś zobaczył, że rzucam tę krew? Ja na pewno i ten już prawie wyciągnięty. Okej. Niewiele osób w ogóle zwraca uwagę na to, co się dzieje dookoła. Można by powiedzieć, że są w czymś w stylu transu. Rzucasz właściwie taką... Ciężko to określić. Coś jakbyś próbował rzucić kisielem. Rzucasz taką plamą krwi, która rozlewa się pod nogami gitarzysty. Gitarzysta spogląda na to, popatrzył, próbował zidentyfikować skąd to. W tym momencie wokalista schylił się, przejechał palcami, przejechał sobie po twarzy, rozmazując cały make-up. Ma teraz cztery pasy czerwone po twarzy i dalej śpiewa swój grindcore'owy hymn. Patrzę na ciebie. Czy właśnie o to ci chodziło? Nie wiem, o co mi chodziło. Czy mogę dostać mój sztylet? Proszę bardzo. Dziękuję. I tak nagle się patrzę na tego gitarzystę, wycieram, bo coś czuję, że to, coś tu jest kurwa nie tak. Słuchajcie, jeżeli jakoś odwrócimy jego uwagę, to może przerwie grać i może wtedy ja zobaczymy... Ja mogę mu przerwać granie nawet teraz. Nie przerywaj mi. Przepraszam. Możemy wtedy stwierdzić, czy na przykład przestanie działać to, co on robi, możliwe, że robi. I okay. Może na chwilę wyrwie to ludzi z transu i potem poznamy, czy faktycznie coś się dzieje. No dobra. To ja mam taki pomysł. Rozglądam się, czy idzie jakaś główna linia, coś, jakieś kable spięte w jeden i do jakiegoś głównego tego. Są kable na pewno do odsłuchów, są kable do oświetlenia, są kable do puszczone ze sceny. O kolumny mi bardziej chodzi. No to są. Czy są widoczne, że gdzieś mogli, nie wiem, na przykład mogą wykopać, czy jakoś... On musiałbyś wyszarpnąć. A, czy mogę stanąć jedną nogą i drugą na przykład wyrwać z gniazdka? Myślę, że możesz. Albo nawet siłą po prostu zerwać kabel. No to prędzej. Okej. Okay, to, to co, mamy zatrzymać to granie? Mhm. Dokładnie o to chodzi. Palą w środku też? Tak. Ja sobie palam śrubę, tak się topam do tego kabla, staję jedną nogą, drugą. Jak się uda wypiąć, to się uda, jak nie, to po prostu rozerwę kabel. Okej, okay, na samą siłę proszę. Ja w międzyczasie próbuję się wymknąć jakimś tylnym wyjściem. Nic nie weszło. Nie weszło nic. Stanąłeś, pociągnąłeś jakiś jeden z ochroniarzy, popatrzył. Ej, kabel! Sorry. Zaraz wracam. Ja pokazuję, żebyś mi pomógł, bo ty ich znasz, tych ochroniarzy. Ja znikam. Tylnym wyjściem. To w razie czego ja cię zasłaniam, jakby co, to ja będę stawał w twojej obronie. Więc próbuję ci jakoś zasłonić, a ty... Bardziej machnąć, wiesz, na ochroniarza, że swój, sorry, nie? Dobra, to podchodzę do niego i próbuję go zasłonić. Nie, spokojnie, to mój. Wiem, że jest głośno, więc wiem, że mnie nie usłyszy za bardzo, więc spróbuję. Nie, spoko, to jest mój. Pokazujesz tak, on mówi, chcecie na backstage? Ja chcę. Ja chcę. Okej. To po imprezie, tymi drzwiami pokazuję jedno z nich. Ja też mu tak już pokazuję. Pokazał. Uważaj na kabel! Jak się tu odwraca, to tak pokazuje. Gdzie ty się kierujesz? Chciałam wymknąć się takim tylnym wyjściem, gdzie na przykład, nie wiem, ktoś idzie na papierosa albo coś. Jest wyjście, gdzie faktycznie ludzie kierują się, jeżeli chcą sobie troszeczkę ciszej pogadać. Mhm. Na tej zasadzie, że nie muszą się przekrzykiwać z zespołem. No i chciałabym tam wyjść i pójść w jakieś miejsce w miarę ustronne i poszukać jakiegoś zwierzaczka. Nie ma najmniejszych szans w tym momencie. Przy takim huku jedyne co, to możesz wejść komuś przez okno do mieszkania i spróbować zabić jego kota. A jak pójdę kawałeczek dalej, jakiś śmietnik, szczury? Może być ciężko. Dobra, więc wyszłam. Jest za głośno, to jest koncert. Mhm. W takim razie wracam z powrotem. Wiem, że jest głośno i staram się znaleźć kogoś, kto wydaje się taki najbardziej nerdowaty, że widzę, że nie jest taki cool raczej, ale że chciałby być cool. Mężczyzna. Taki podjarany właśnie wampirami bardziej, ale no człowiek, nie wampir.
Zbyt wiele wampirów poza wami w tym mieście. I używając swojego wyglądu jako atutu, chciałabym go uwieść w taki sposób, żeby nie musieć z nim rozmawiać. Masz to jako dyscyplinę albo coś? Znaczy mam to jako atut po prostu, piękny wygląd na dwa. Okej. Okay. Rzuć sobie to plus charyzmę. Czyli dwa. No to mam głód. Charyzmę. O, mam charyzmę na trzy. Dobra. No, z czego jedna głodu? Tak, no wziąłem już. Podrywaczka. O kurde. 10. Na głodzie mam. 10. To. Mhm. Bestialska porażka. Ale plus. Mam też dwa sukcesy na dziesiątce. Mhm. Czyli nie mam razy 4 i jeszcze jeden zwykły sukces. Wyglądało to tak. W którymś momencie spoglądając po tłumie zobaczyłaś jednego gościa. Widać, że pierwszy raz w życiu układał sobie włosy. Jest dość młody, rozgląda się po tłumie, w końcu zauważa ciebie. Twój głód dał o sobie znać. Pokazałeś mu tylko palcem, żeby szedł za tobą. On popatrzył, że ja, kiwnąłeś głową. Poszliście do toalety. Wchodzicie. Kabina otwarta, właściwie wpychasz go do środka. Sadzasz go na sedesie. On zaczyna rozpinać koszulkę. Ty całujesz go namiętnie w usta, odchylasz mu głowę. On tylko westchnął i w tym momencie wbijasz się w niego, wypijając łyk za łykiem. Czujesz, że powoli traci... Nie chcę go zabijać. ...jakiekolwiek funkcje życiowe. W ostatniej chwili odciągasz go. Powstrzymujesz się na chwilę, ale jednak bestialskość wygrywa. Dopijasz go do końca. Chłopaczek tylko spojrzał jeszcze w twoje oczy. Masz wrażenie, że mimo wszystko był na jego twarzy uśmiech. Głowa opada. Uderza dość mocno o spłuczkę. Siedzi na toalecie z zakrwawioną skronią. Ty tylko przetarłaś krew z ust. Wracasz. Koncert powoli się kończy. Możemy mieć drugie podejście do wyrwania tego kabla? Drugie ciało. Możecie. Skoro ten zwrócił uwagę, to teraz będzie jeszcze trudniej. Siła i tylko siła, nie? Samą siłą. No. Ja już rzucę na manipulację. Żeby zasłonić. Dycha, ósemka i piątka, czyli dycha i ósemka. Dwa sukcesy. Tak. Pociągnąłeś za kabel. Widzicie, że się wypiął. Gitarzysta gra jeszcze chwilę. Rozgląda się. Pokazuje coś do dźwiękowca po drugiej stronie. Nie wiecie, o co chodzi? W którymś momencie zdejmuje pasek gitary ze swojej szyi, obraca gitarę i uderza ją z całą siłą o jeden z odsłuchów, rozbijając całkowicie gitarę. Łapie mikrofon od wokalisty i razem zaczynają drzeć się w tym dziwnym, powiedzmy, angielskim. Razem dokańczają utwór, kiwają głowami. Wokalista jakby nagle się zmienił i mówi: dziękujemy, będziemy grali tu jeszcze pojutrze. Więc jeżeli spotkacie nas na mieście, nie miejcie problemu, żeby podejść, tylko uważajcie, nocą bywamy groźni. Zrzuca mikrofon, wszyscy kiwają głowami, ludzie jakby wytrącają się z tego transu, przestają się o siebie obijać, biją brawo. Ja wracam z toalet. To ja mówię do Dujardin. No i co myślisz? Coś tu jest nie halo. Czy dostrzegam w tłumie Simon? W samym tłumie nie, chyba kieruje się na papierosa. Okej, czyli jej nie widzę. Widziałeś, że chyba śmignęła, ale w raczej bezpieczny sposób, to znaczy nie jest to już tak zwierzęce ocieranie się o siebie, po prostu idą sobie zapalić, jak po dobrym seksie. Okej, to obraca się w tej stronę i... Ty nie słuchasz w ogóle? Nigdy. Czekaj, o co mówię? Co zapytałeś? Czy nie wydaje ci się to dziwne troszkę? No przed chwilą, kurde, wiesz, wariły ocierają się o siebie.
i te sprawy... No to są wampiry jak chuj. No nie, no wampirem jest tylko gitarzysta. A słyszałeś, co powiedział wokalista? No to przecież oni mogą sobie mówić, co chcą, no przecież udają wampiry. Ja kurwa czuję, że on też. I tak cały czas tak pociągam nosem. Coś czuję ewidentnie. No ja ci raczej nie ufam. Tak jak ty mnie nie chcesz może słuchać, pójdziemy ja na backstage. A właśnie mieliśmy iść. I gdzie jest Agata? Uwaj. Ja właśnie podchodzę. To ja dzwonię do ciebie. Do mnie dzwonisz? No bo nie widzę cię. A. Podchodzę i patrzę w telefon. I patrzę na ciebie. Halo. O, mamy zaproszenie na backstage. O. I ja już tam idę. Nie patrzę na nie. Z jakiej okazji? Bo on zna barmanów, zna ochroniarzy. Okej. Okay. Ale Krutas już poszedł. No dobra, chodź, idziemy za nim. Idziecie. Mijacie ochronę, ochroniarz wpuszcza was, pokazuje, chodźcie tędy. Kawał kolesia, spojrzał na ciebie, kiwnął głową. Zachodzicie. I o ile teraz wszystko przycichło zdecydowanie w porównaniu do tego, co było do tej pory, tak na backstage'u gra muzyka. Wchodzicie do środka i macie cały zespół praktycznie. Niektórzy mają do połowy zmyte makijaż, niektórzy siedzą sobie po prostu. Większość chleje. Widzicie gościa, który przed chwilą ich zapowiadał, to znaczy przed koncertem zapowiadał ich. Siedzi z lampką wina, popija, noga na nogę. Gitarzysta mówi, kurwa mać, coś się stało z tym jebanym odsłuchem. Albo kolumny, znowu zjebali. W Los Angeles nie było takich problemów. Ja pierdolę, a wy to kto? Ja sobie rozwijam przy wejściu tak rękaw, żeby nie było widać mojej rany. A i tak wiem, że ona będzie przebijać, więc ją chowam, więc tak stoję z jedną ręką za plecami. To tyle. Nic nie mówię. Patrzę na nim uśmiechnięty taki. Oj, gigantyczni fani, gigantyczni. Prawda? A ja wchodzę z drinkiem. Oczywiście. Wokalista się podnosi. Ezra jestem. Siemka. Agata. Co tam u was? Jak się podobał koncert? Nie no, wszystko było zajebiście do momentu, aż na mnie pierdolnęły głośniki. To właśnie Grey cały czas napierdala o tym, że wyłączyło mu gitarę. Prawda, też to właśnie zauważyłem, nie? Czasami troszkę znam się na dźwiękach, także poznałem. Grasz na czym? Na czymś gra? Nie. Bardziej, wiesz, ogarniam takie elektroniczne rzeczy, montaże, więc wychwyciłem pod koniec, że coś się ewidentnie spierdoliło u was. Ale nic się nie martw. I tak daliście dobry show. Wszyscy wyglądali na zadowolonych i bardzo dobrze się bawili. No, wręcz jak w transie. Tak rzuca trochę to do siebie. No, od kiedy zagraliśmy w Los Angeles, jakby idzie nam coraz lepiej tylko. No, jak tylko weszliśmy na salę, to można było poznać po ludziach, że bawią się od pierwszego momentu grania fantastycznie. No, i w tym momencie Sonia mówi, basistka. No, na początku nie szło nam aż tak dobrze. Mieliśmy kilka coverów, mieliśmy kilka swoich kawałków. No i na coverach ludzie się o wiele lepiej bawili. No i w którymś momencie, właściwie tak jak mówili, od Los Angeles. Naprawdę, naprawdę git idzie. A to coś tam zmieniliście? Nie wiem, czy instrumenty, czy nie, jakiś nowy członek? Nie, nic się nie zmieniło. Tak patrzę po zespół, czy ktoś miał jakąś inną reakcję na to, że nie, nic się nie zmieniło. Czy ktoś... Szczerze nie. I z bliska też nie poznajemy nic nowego, tylko ten gitarzysta wygląda na tego. Patrzą, nie, no chyba, że struny zmieniłem, ale to nawet szczerze nie pamiętam. O, no nie, no to nie mogło zrobić takiej różnicy, prawda? Nie, no absolutnie nie. W każdym razie, no zażarło w Los Angeles, nie? No to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cieszymy się no, także waszym szczęściem. Macie coś mocniejszego może tutaj? Pewnie, tutaj jest barek. Bierzcie sobie co chcecie. Jak chcecie, to w ogóle Simon, nasz menadżer, ma album ze zdjęciami. Jeżeli chcecie, to wybierzcie sobie jakieś, podpiszemy się. Oczywiście, skorzystamy. Pierwsze co robię, to do tych zdjęć i przeglądam. Czy oni mówili, kiedy się wydarzył ten koncert w Los Angeles?
nie mówili, w sensie nie podali dokładnie, ale słyszałeś chwilę temu o tym zespole, że bawi tłumy i to jest kilka miesięcy temu na pewno. W sensie, że nowe odkrycie. Okej, no to ja podchodzę do barku, ten album jest gdzieś przy barku, mogę z Agatą zamienić zdanie? Wiesz co, to wygląda tak, że jakby zespół siedzi sobie przy jednym stoliku, większość z nich wywalone nogi na stolik, kilka osób właśnie popija albo piwa, albo jakieś cięższe rzeczy i jest barek, a obok niego ten menadżer z przyczepionymi uszami popija sobie wino. Dobra, album macie tutaj, a tutaj bierzcie sobie co chcecie. To ja ten album przeglądam. Skupiam się na tym, żeby właśnie tego gitarzystę oglądać jakieś starsze zdjęcia i nowsze i sprawdzić, czy jest jakaś różnica. Album, tak? Ja usiłuję wyczuć, czy są jakieś narkotyki w tym pomieszczeniu. Na sam zapach? Na pewno coś tu jest. Albo na pewno ma to menadżer. Na pewno ma to gitarzysta. Na razie nic nie powiem. Okej, to ja sobie tam, nie wiem... Do kogo zagadujesz? Patrzą do mnie, na mnie czy nie? Tak, no jakby wiesz... To teraz sobie nalewam wody, wyjebane. Nalewam sobie wody. W tym momencie właśnie perkusista Michael spogląda na ciebie. Straight edge? No, absolutnie nie, ale to kopiemy najlepiej. No, może nie najlepiej, ale... Jest na drugim miejscu. Czaję. A mówiłeś, że czym się zajmujesz? Dźwięki i w sumie... Jesteś dźwiękowcem? Nie nazwałbym się tak, to bardziej hobbystycznie. A, jasne. A długo nas słuchacie? Ile to było, Agato? No tak, przypomnij mi. Od mniej więcej doby wiemy o waszym istnieniu? Co? To chyba ty! Przecież ja ich słucham od 3 miesięcy. No co to. Przed tym... od tego drugiego covera z tym. Z Diabłem coś było? Nie z Diabłem, z tym. Było. Graliśmy Stonesów. Sympathy for the Devil. Proszę, od tego zacząłem was słuchać, ale faktycznie później coraz bardziej się rozpędzaliście. Jak ten czas szybko leci. Prawda? Od naszego wesela zawsze tak szybko leci. Czy ja widzę, że wszyscy w pokoju są mają zwrócone uwagę na niego? Grubsza. Bo chcę podejść do menadżera, skoro czuję, że coś tam ma. Czy jestem w stanie wyczuć, czy jakie on konkretnie narkotyki posiada? To jest koka. W kieszeni? Mhm. Od tego? To chcę podejść za niego i tak staję za nim. Tak tylko do Jeppetta Quentina, ktokolwiek się uaktywnił w tym momencie. Jeppy. Do Jeppiego, więc tak stoję za nimi. Mój kolega ma też zwymiotować wodę. Popatrzył na ciebie. Macie jakieś wiadro? Chcesz coś powciągać, czy o co chodzi? Bardzo. Tak, tylko bardzo chętnie. Otwieram szerzej oczy. Jestem tak zaskoczony, że pierwszy raz od dawna ktoś mi to proponuje. Nie muszę tego ukraść. Uchyla klapę. Podaję ci saszetkę. Ty z kolei, Agato, przeglądasz album ze zdjęciami. Mhm. Są zdjęcia jeszcze z czasów, kiedy faktycznie grali po mniejszych arenach, że tak powiem. Na mniejszych scenach. Kilka z początków imprezy, kilka z końcówki imprezy, kilka z samego występu. Fotografie portretowe każdego z członków zespołu. Faktycznie są zdjęcia też z Los Angeles, gdzie tłumy są zdecydowanie większe. Mhm. I masz wrażenie, że na fotografiach mocno widać, że coraz więcej osób napływa przez wejścia do tej knajpy. Mhm. I zauważasz zwitek bardzo starego papieru. Gdzieś przy samej okładce. Staram się niepostrzeżenie to zabrać i schować. Poproszę o krycie się i zręczność. A gdzie ona założyła ten kawałek papieru? Jest przy samej okładce albumu. Aha, okej. Okay. Czy ja mogę zobaczyć, czy ona chce coś tam znać? Szczerze w tak, tym momencie... Kątem oka zerknę, czy... tak, czy nie? Nie. Okej, okay, no raczej nie. Nie widzę.
3 sukcesy i 4 krytyczny. Nie, sorry. 8 tu jest. Więc 4 sukcesy plus 1 krytyczny. Bez większego problemu udało ci się, kartkując ten album, w którymś momencie wyszarpnąć i schować sobie to. Dziękuję. Na razie nie zaglądam, jasne, tylko po prostu schowałam. Siedzicie jakby tam cały czas. Widzicie, widzicie, że Dużardę uraczył się krechą. Jak chcemy ich podbić i zrobić sobie z nimi selfie? Z wszystkimi? No, jakoś oni się ustawili. Agaś, chcesz? No dobrze. Większość, na ziemi, większość z nich złapała jeszcze za instrumenty. Kilka osób wyszczerzyło zęby. Czekają na fotkę. Ja mam zupełnie poważną minę. Cyknęliście fotkę. Siedzicie tam jeszcze? No, jeszcze parę zdań zamienić, nie? Chciałem jeszcze zaznaczyć do tego, co mnie pytał, czym się zajmuję. Jeszcze gadam z nim. Wiesz co, muzyk ten, monter to bardziej hobbystycznie, a tak tu raczej ochrona. Monter. Jasne. Czaję. Także jakbyście jeszcze bardziej urośli w popularność, to śmiało walcie do mnie. Pewnie, to zostaw numer Simonowi. Dobra. Simon to jest ten wasz menadżer, ten, no tamten? Dopija właśnie wino. Tak, ja. Okej, no to piszę. Odpiął sobie jedno ucho, drugie ucho odłożył na stolik. Okej, dajemy tam nie wizytówkę z numerem, czy coś. Czy mogę niepostrzeżenie go zamigować? Simona? Jasne. Rzucać, czy... No, rzucaj. Ja mam charyzmę, dominację, a ty masz inteligencję i determinację. Dominacja. Ua. I charyzma. Raz. Dwa sukcesy. Patrzę na ciebie. Mogę mu zadać proste pytanie? Czy on przemienił tego gitarzystę? Nie. Czy ma z tym jakiś... Mówi, że nie. Aha, czyli nie on i nie ma z tym nic wspólnego. Tak. Okej, no to tyle. I co, i wychodzicie stamtąd? Ja staram się tak podwędzić, schować do kieszeni tę saszetkę z kokainą, żeby nikt nie zauważył. Ona była twoja, więc jakby nie było wielkiego problemu, wy dostajecie się z backstage'u, powoli opuszczacie klub, stoicie pod klubem, tam kilka osób jednak jara szlugi, dopija sobie piwa, bo wiadomo, że tutaj taniej z pobliskiego 7-Eleven, a nie na barze, więc sobie młodsi imprezują przed klubem. No i co, macie jakieś pomysły? Ja nie zwracam na niego uwagi, patrzę, czy jest gdzieś moja była dziewczyna. Nie widzisz. W tym momencie nie widzisz. Słuchajcie, mi się wydaje, że skoro ich gigantyczna populacja zaczęła się od Los Angeles. To był Los Angeles? Popularność. Populacja. No dobra, wiecie, o co mi chodzi. No kurwa. To prawdopodobnie, no jako że jedynie ten gitarzysta wygląda na przemienionego, no to prawdopodobnie on się wtedy przemienił i musiał zyskać jakąś umiejętność, że może nimi manipulować, wiecie. Czary mary, hokus pokus i wszyscy są kurde zwierzętami, obmacują się. No wiesz, o co mi chodzi. Chyba niestety. A co tu masz? Ładne zdjęcie, prawda? To wygląda jak choinka. Przeglądałam ten ich album, szukając jakiejś zmiany po zdjęciach, ale znalazłam to zamiast tego. Czekajcie, zobaczymy, może da się to zeskanować jakoś aparatem. Znaczy, kombinujcie dalej, ja muszę znaleźć... Rzućcie sobie proszę na inteligencję plus wykształcenie. Medycynę mogę potraktować jako wykształcenie? Nie w tym przypadku. Sukces. Jeden. Co to mówiłeś? Wykształcenie i co? Inteligencja. Tu miałem dychę, także mam tylko dychę. 3 sukcesy. Masz wrażenie, że kojarzysz ten alfabet. Że
w starych księgach o wampirach pojawiały się tego typu litery i ktoś przeprowadzał tłumaczenia. I chyba masz u siebie książkę o tym. Chyba mi coś zaczęło świtać, ale musielibyśmy zajrzeć do mnie. Nie mam pojęcia, co to jest. Lecisz z nami? Ostatni raz patrzę, czy nie ma gdzieś Simon. Dobra, mogę. Dobra, kto jest najbardziej trzeźwy? Dobra, chyba ja. Ja piłem tylko wodę, a ty piłaś whisky. Ale jesteś Geppetto, więc Słucham? Ja siadam za... Aha, tak? Tak, co? Dobra, to prowadź. Siadam. Fantoma. Fantoma, tak za... Siadam z tyłu. Widać, za co zapłaciłeś. Nie zapłaciłem. Widać, za co próbowałeś zapłacić. Przynajmniej próbował twój asystent. I no jest to luksus. Mimo wszystko jest to luksus. Jedziecie kawałek przez dość spowite mrokiem, aczkolwiek spokojne, tylko gdzieniegdzie jacyś młodzi właśnie wracający z samego koncertu się bawią, a przynajmniej starają się przedłużyć ten wieczór tak bardzo, jak się da. Zajeżdżacie pod dom Agaty. To ci zostawisz na podjeździe, czy otwierasz garaż? Otwieram garaż. Jest w środku samochód. Czyli nie ma miejsca już na kolejny? Mhm. Musi zostać tutaj, bo nie ma miejsca. W porządku. No to ja się wszystko tam pozamykam. Mówiłeś, że masz jakąś książkę, jak można to rozszyfrować? No tak. Właśnie. No to prowadź. No co, zapraszam? I idę do mieszkania. Ja idę za Agatą. Wchodzicie do środka. Mieszkanie właściwie bardziej przypomina czytelnię połączoną z laboratorium. Nie zwracacie uwagi na pozostałe pokoje, bo jednak to przede wszystkim zajmuje salon. Siadacie. Agata w moment rzuca się na regały. Przegląda kolejne książki, wyciąga coś, co jest zapisane w dziwnym języku, przynajmniej ciężko wam zrozumieć. Dla ciebie kojarzysz, że to są przełożenia pism staroaramejskich. Wyciągasz jeszcze dodatkową książkę. Siedzicie chwilę. I jedyne, co wam przychodzi do głowy, to alfabet. Proszę, dla każdego. Dobrze, to... Zróbcie sobie zdjęcie po prostu. Słuchajcie, może rozgośćcie się. Tam są napoje, możecie sobie czegoś nalać, a ja się tym zajmę. Alkohol? W kranie. Alkohol jest tam. No, barku. Kieruję się po prostu do alkoholu. Ja podziękuję. Siadam na jakiejś sofie albo na jakimś fotelu. No i zaczynam szyfrować. Czy to teraz szyfrujesz? No tak, chyba że no nie wiem, powiesz, co tam jest. No mogę wam powiedzieć. No ty wiesz, co tam jest? Mogę zdjęcie zrobić? No bo ja chyba w drugą, z tego co widzę. Jest 18 linijek. No to ja po 6. Ja 6 ostatnich biorę w takim razie. To ja 6 pierwszych. 3, 4, 5, 6. Kuba 6 środkowych. No i co tam? Przetłumaczyliście? Idź za mną, zapomnij, wsłuchaj się w te słowa, woła cię trójca, Barnabas. Miriam, Orlok, wskazuj drogę do nich, bo to, co mało, wciąż żyje pod twoimi stopami. Daj im rozkosz, daj im siebie, Barnabas, Miriam, Orlok, powstaniecie.
cokolwiek wam to mówi? Jeśli chodzi o to, co masz w samej książce, niewiele trzeba myśleć, by połączyć język, z którym śpiewano, z tym, jak wybrzmiewają te słowa, gdy czyta się je na głos. Język, w którym śpiewał ten zespół, tak? Tak. Wygląda na to, że podwędziłaś im tekst jednego z utworów. O. Czy jak to sobie na głos mówiliśmy, jakoś dziwnie się poczuliśmy, czy coś? Nie. Wiecie co? To brzmi znajomo. Z czym? Wygląda na to, że może to być tytuł ich kawałka, znaczy tekst ich kawałka po prostu. No, a czy możliwe, że przez właśnie takie słowa mogli tych ludzi jakoś omamić? Nie mamy żadnego człowieka pod ręką, żeby to sprawdzić. Nie byłby duży problem, żeby to już powiedzmy załatwić do sprawdzenia tego. To ma sens? Żeby kogoś zwabić i po prostu przeczytać mu to? Wszystko zależy od was i od tego, czy reagujecie na to, że ktoś puka do twoich drzwi, Agata. Chyba masz gości. To jest coś niespotykanego. Podchodzę i spoglądam przez Judasza. Na razie nie wiem. Patrzę przez Judasza. Widzisz Simona. No dlaczego na nas patrzysz? Nie wiemy, kto jest za drzwiami. Menadżer zespołu? Mamy się schować? Też bym się schowała? Dobra, po prostu otwórz. Schowajmy się. Nie wiem, jest jakieś małe pomieszczenie, jakaś szafa, żeby tam... Choćby nawet sypialnia. Albo nawet, no, do sypialni. Okej, no to... Biorę ze sobą karawkę, którą piłem akurat w tym momencie i się chowam razem z nim. Dobra. Ja jestem w stanie gotowości, wszystko mam przygotowane, co trzeba i... Przed otwarciem drzwi? Powoli otwieram. Otwierasz drzwi, zaskrzypiały, usłyszałeś tylko... Spojrzał. Dobry wieczór albo dzień dobry. Dobry wieczór. Simon Cufaro. Spotkaliśmy się dzisiaj, kojarzę, prawda? Kojarzę, tak. Agata. Wydaje mi się, że macie państwo coś, co należy do mojego zespołu, prawda? Co takiego? Pewien stary tekst. Tekst. Zauważasz, że jego trójki są wyjątkowo długie. Poprawia je tylko językiem. Próbuję im jakoś dać znak, żeby krwawisz. Znak, że krwawisz. Nice! Co się wołasz ich, czy coś? Roleplay. Próbuję im jakoś dać, bo wyglądacie z tej sypialni, czy coś? Czy jesteście zupełnie zamknięci tam? Ja jestem na słuchu. Powiedzmy, że są uchylone drzwi, ale... No wy to słyszycie. Wy to na pewno słyszeliście. Okay, ja po prostu robię... Słyszymy to. Jestem w gotowości. Jest jakieś okno, żeby się za niego zakraść, czy po prostu frontalnie? No nie, no można wyjść przez okno i się zakraść. Idź frontalnie, ja zajdę od tyłu. Albo nie, ty idź od tyłu, a ja zajdę frontalnie. Bo ty od tyłu. Dobra, idę od tyłu przez okno. Jasne. Rozumiem, że wychodzisz. Dziwne pytanie, ale jak oświetlony jest pokój, w którym się znajduje? Sztuczne światło, raczej zimne niż ciepłe. Czy jak się pojawię w progu, to czy będzie widać tylko mój obraz? Prędzej, no. To staje tak, żeby widać, że... Stary, jak powiesz jedno złe słowo, to polecę na ciebie tak szybko, jak tylko mogę. Pozycja gotowa, tak wyraźnie. Nawet nie drgnął, widząc ciebie. Powtórzę. Mają państwo coś, co należy do mojego zespołu, prawda? Przyszedłem tutaj porozmawiać. Ale... ja nie wiem, o czym pan mówi. No dobrze. Czyli rozumiem, że nie będziemy spokojnie rozmawiać, tak? To znaczy? To znaczy... Przyszedłem, przedstawiłem się. Nie znam dalej pani ani pani przyjaciela imienia. Mówiłam, Agata. Twoje
skradanie plus zręczność. No bo nie będę chujem, nie zmieniam się podczas tego, żeby mieć lepsze rzuty. Skradanie plus zręczność, tak? Raz, dwa, trzy. I skradanie się. Ile sukcesów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie znam pani imienia, a przepraszam, Agata, pana imienia oraz pana imienia odwraca się w twoją stronę. Więc porozmawiajmy. Również miałbym do pana kilka pytań. Oczywiście. Czy mogę wejść? Patrzę na Agatę. Proszę. Dziękuję, nie wypada wchodzić nieproszonym, prawda? Ale rzeczywiście. Wchodzi do środka. Mówię o tym tekście, który jak widać państwo rozkodowali. Tak, już nam się udało. Więc nie mam co nawet kombinować. Dostrzegłem was w tłumie już na samym początku, ale wolałem sprawiać nieco więcej pozorów, niż mogłyby nakazywać reguły. To znaczy, wolałem rozejrzeć się za swoimi sprawami i nie ingerować w wasze. Rozumiem takie z czystej ciekawości pytanie, czy wasz gitarzysta również jest mobilny? Nie, w Los Angeles podszyłem się pod ich menadżera. Skorzystałem z wyjątkowo cwanej sztuczki charakteryzacyjnej. Aha, więc to wszystko tłumaczy. Nic się nie zmieniło, bo nie zauważyli, że pan się podszył. Dokładnie. Jakie ma pan cel? No cóż, przyznam szczerze, że tropię pewną legendę, przy okazji będąc samemu tropionym. Legendę? Otóż, jak legenda głosi, pod jednym z klubów znajduje się trójca bardzo ważnych dla mnie wampirów starszych. I można by powiedzieć, że ktoś ich unieruchomił na miejscu ich, przepraszam za niewybredność, noclegowni. No i cóż, gdyby nie to, że mam cały czas ogon w postaci jednego z inkwizytorów, już dawno przetrząsnąłbym o wiele, wiele więcej miejsc, ale teraz przynajmniej mam przykrywkę. Czy my możemy kojarzyć te imiona? Czy to są z naszej kawalerii? Kompletnie nic wam nie mówię o te imiona. A jaki to klan, jeżeli mogę spytać? Ciężko przyszeregować. Powiedzmy, że bezklanowi. Nie zmienia to jednak faktu, że, tak jak mówiłem, ktoś ich unieruchomił i wierzę, że właśnie pod tym klubem, pod którym graliśmy dzisiaj, znajduje się właśnie ta noclegownia, że tak powiem. Dlatego zostajemy tutaj jeszcze przez dwa dni. Chciałbym w wolnej chwili przekopać podłoże albo znaleźć kogoś, kto zna topografię tego klubu. Czy jako ja się znasz na topografii tego klubu? Mogę coś. Ale pozwoli pan, że wykonam telefon jeden. Oczywiście, nie ma problemu. No to ja wstaję do innego pokoju, dzwonię do Sary. Za chwilę odbieram. Tak? Sara, powiedz mi, czy bezklanowi starsze wampiry byłyby dla nas problemem? Mam tu jednego... W jakim sensie? Mam tu jednego ewidenta, który chce... Z tego, co mówi. Przebudzić trzech z nich, no i nie wiem, czy mam coś robić, czy mam nie robić. Zostawiam to wam. To znaczy, obecnie... Uważaj na słowa, wiesz, z kim teraz rozmawiasz. No matko. Powiem tak. Mogę ci dać Agatę. Ja podchodzę i mówię, powiedz może te imiona, może kojarzy. Nie jesteś przy mnie, ja poszedłem do innego pokoju. Przyszłam do ciebie. Masz tu, Sara. Halo. Tak. Typ chce zbudzić, i tutaj przeczytam, Barnabasa, Orloka i Miriam. Mówi ci to coś? No na pierwsze skojarzenie nie, ale mogę poszukać w książkach. Jeśli masz taką możliwość, to proszę sprawdź tylko to. Tylko to chwilę zajmie. I daj znać, jak tylko się czegoś dowiesz. No dobrze, oddeleguję kogoś do tego. Ale no, starszyzna wyruszyła gdzieś, więc być może to część tego, kto wie. A to nasza starszyzna? To nie wiem. Cała starszyzna gdzieś wybyła.
No ale jak bez klanowcy, to chyba nie ma znaczenia, prawda? Myślę, że nie. No i o co mi chodzi? Dobra, jakbyś zdążyła, zanim go rozwalę, no to weź ten SK mi napisz, okej? Okay? Mhm. Na, pa, buziaczki. Rozłączysz. Wracacie tam? To tylko tymi kamieniami być biło, nie? Jestem cały czas w progu. Ty stoisz w progu, koleś tylko co jakiś czas patrzy na ciebie. Nic. Podnosisz szklankę. Dobra, ja wracam też i tak... Ja wracam uśmiechnięty. Takie pytanie. Jaki sens ma to całe wywoływanie transu wśród śmiertelników? Czy to jest efekt uboczny? Nie, w żaden sposób nie jest to efekt uboczny. Zwyczajnie chcieliśmy mieć dostęp do... A raczej ja chciałem mieć dostęp do wszystkich klubów w Ameryce. Ja poprawiam sobie kolejność. To ma sens. Bardzo sprytny pomysł. Żeby nikt się nie naprzykrzał. Dokładnie tak. Oczywiście rozumie pan, że musimy taką sytuację zgłosić do swojego klanu. Rozumiem, że już pan to zrobił. Oczywiście. Jeżeli nie będzie problemu, oczywiście oddamy to i rozejdziemy się w pokoju. W razie czego mogą państwo mi pomóc, skoro pan mówił, że zna się na samym klubie? Coś kojarzę. Najwięcej z jeżeli udałoby się dotrzeć do piwnicy. Kamilia nie lubi takiej samowolki. Jesteśmy całkowicie uzależnieni od tego, jaką informację zwrotną dostaniemy. Dlatego, co mogę powiedzieć? No, poczekajmy. Może... Jest naprawdę ciekawy, bo nie kojarzę... Zakładam, że chodziło panu o Barnabasa, Miriam i Orlok. Owszem. No to trzeba mieć... Skoro to, co pan mówi, jest... prawdą trzeba mieć na uwadze, że to mogłoby zaburzyć równowagę między nimi. Mogłoby, ale wydaje mi się, że tak ja, jak i państwo wiele na tym zyskają. A właściwie, właśnie, jaki jest cel tego wszystkiego? Obudzenie ich? W celu? Uwolnienia ich z więzienia, które przeszykowali im śmiertelnicy. Jakiego więzienia? Jakim cudem śmiertelnicy potrafili... Udało im się unieszkodliwić trójce. Jak? Nie ma o tym zapisków. Nie zmienia to jednak faktu, że dokopałem się do informacji, że gdzieś powinienem ich szukać. Sama przepowiednia mówi o miejscu rozpusty, więc siłą rzeczy zrozumiałem, że chodzi o tego typu kluby. A korzyści, o których pan wspominał? Powiem tak. Wiedzą państwo doskonale, że wampir potrafi nasycić kogoś. Więc choćby odrobina krwi takich istot będzie w stanie poprawić wasze jestestwo. A przyznam szczerze, że... Przepraszam. Nie są państwo najstarszej krwi. Nie da się tego ukryć. Jednak konsekwencje od Kamarii mogły być tragiczne. Dla nas. Cóż mogę powiedzieć? Ja będę tam, gdzie się widzieliśmy ostatnio. Na backstage'u. Mamy w klubie wykupiony nocleg. Więc jeżeli państwo będą chcieli pomóc, to spotkamy się na miejscu. A jeżeli okaże się, że nie będziemy chcieli pomóc? To tu się pożegnamy. Rozumiem. Dogato, chcesz się coś jeszcze spytać? Ja już wszystko wiem. No dobrze, w takim razie miejmy nadzieję do rychłego. Dobrej nocy życzę. Dobranoc. Też kiwnąłem. I wiesz. Otworzyłem drzwi. A teraz jak tylko pozycji. Złapałeś za drzwi i mu uchyliłeś, spojrzał w twoją stronę, skłonił się nieco bardziej szarmancko. Ja też, jak Quentin, to też znam się na szarmancy, więc również. I nie wziął tego.
No przecież o tym rozmawialiśmy. Poza tym samym jego bytem widać, że jest od nas znacznie silniejszy i starszy. Cieszę się, że to ja z nim rozmawiałem, a nie Geppetto, bo mogłoby się to źle skończyć. Co o tym myślisz, Agato? Mnie tylko zastanawia, czy uwolnienie tych istot przyniesie same korzyści, czy coś mocno zepsuje. Ja się w tym momencie zastanawiam, co się znajduje w tej piwnicy, bo... W samej piwnicy zazwyczaj przechowywany jest alkohol, puszki, piwa, jakieś kegi, nic specjalnego. Właśnie, zazwyczaj schodzi tam tylko barman, który jest akurat na służbie, że tak powiem, i musi przeładować bar. Żeby znaleźć jakąś wymówkę dla ochroniarzy, barmanów i tak dalej, żeby tam po coś zejść. Ja tak powoli składam ręce. Mocniejsi? Ja jestem za. Idę do barku i sobie nalewam z ringa. No, ja ci tak odkładam. No. Ty już chyba dzisiaj wystarczająco ciapnąłeś. Będziemy mocniejsi. Który się odzywa w tym momencie? No domyśl się, który może. Ten fajniejszy. Pytam się czegoś. To Geppetto, kurwa. Kupisz mi samochód? Dopiero ci kupiłem! Teraz ci kupię dom. Żartowałem. Nie przejmuj się tym, jak dostaniemy się do piwnicy, bo tak widzę, coś się zastanawiałeś. Przecież możemy użyć dominacji. Albo a ja znajomości. Zabić. Znajomości. Zawsze myśl o planie B. Znajomości. No dobra, to jest plan A. Skoro twoje znajomości będą chujowe na przykład, no to użyjemy planu B. Nie mówię o swoim planie B. Sprawdź telefon lepiej, może ci już odpisała. Zerka. Masz tylko wiadomość od Sary o treści szukamy w księgach. Okej, okay, ja to anuluję tam, w sensie zwijam sobie notyfikację. No słuchajcie, póki nie mamy żadnego odzewu od Sary, powinniśmy się przejść. Jak on się nazywał? Simon? Tak? Simon? No to powinniśmy przejść się z Simonem i na przykład... Wyrywam ci to. Dać mu to. I co? Zrobiłeś sobie tego zdjęcie? No. To dobrze. Nie ukrywam, że interesuje mnie to. Czyli ja za tak? Quentin za tak? Agata? Może zmień się w Quentina i zapytamy go. Dobra. Tak, ja jestem za tak. Tak, oddam wam Geppetto. O, widzisz? Jednak się zgodził. No dobra, jesteś za tak. Okej, okay. Trzy ręce, idziesz z nami? Moja połowa ręki. Wychodzę na klatkę. Chyba poszedł na papieroska. No dobra, to ja ten list, nie wychodzę. Weź sobie tego szklankę i idziemy, nie? Szklankę? No, a w czym to pijesz? To mogę wypić, czy nie mogę wypić? No to po... No dobra, biorę i idę. Kucam się przy niej. Wzięła. Idzie. A, idziesz jednak. Okej, okay, no to... No to pompa, bierzemy to i idziesz. Zbierasz się z nimi, czy...? Raczej wychodzę, to nagłe wyjście było takim nagłym wyjściem na fajkę w takim stylu, tylko po to, żeby odetchnąć powietrzem, nie żeby gdzieś konkretnie pójść, tylko na zewnątrz. Żeby pomyśleć nad tym, kim są te istoty, no i jak się dostać właśnie do tej piwnicy. I nawet nie myślę właśnie o zabiciu kogoś, bo mimo wszystko ten klub jest mi w pewien sposób znajomy, więc... Wolę nie dopuścić do masakry jakiejś obsługi, nawet jeśli chodzi o jakiś wyższy cel. Pewnie. Widzisz, jak oni wychodzą i pakują się do samochodu. Jedziesz czy nie? Gdzie jedziecie? No, jedziemy do klubu. Tak jak ci mówiłem. Pakuje się. Na tyle. Tylko, że to jest chyba dwuosobowe auto. Jest piątka. A, piątka. Myślałem, że w bagażniku sobie pojedziesz. Dobra, to wtedy... Pakuj się. Czy moja postać ma prawo jazdy?
Myślę, że bez problemu. To ty jedziesz, pokaż. Nie, to jest piątka, więc... Bez problemu mógłbym jechać. Wszyscy jedźmy w bagażniku. Weź na autopilota. Wsiadacie do samochodu. Kierujecie się w stronę klubu. Klub jest zdecydowanie mniej oblegany teraz, gdy już zespół przestał grać koncert. Nie ma już kolejki. Ochrona dalej selekcjonuje i wpuszcza tylko osoby, które chociaż trochę wydają choćby pozór bycia trzeźwymi. Widząc was, po prostu was puszczają. Wchodzicie do środka, wiecie doskonale, gdzie jest backstage. Kilka osób tańczy dalej na parkiecie. Przy barze jest w miarę ruch, ale to bardziej dogorywający ruch. W zasadzie ludzie tylko próbują się dopić, bo mają jeszcze smaki. To co, backstage, nie? W której stronie znajdowałaby się piwnica? W którą stronę trzeba by być? Jest, jak masz bar, zaraz obok jest wejście dla personelu i zejście na dół. Okej. Czy ktoś tam stoi? Jest barman. Kojarzysz go, jest dość młody, ale kilka razy gadaliście. Okej. Ale to... Czekaj, Dudzi! Nie, ja jeszcze tam nie idę. Po prostu... No ale widzę, że się lampisz, kurwa, na to wejście. No to się... pytam. Najpierw pójdźmy do tego gościa. Oddajmy mu to, co, po co do nas przyszedł. I wtedy razem z nim pójdziemy, żeby nasączyć się mocą przedwiecznych wampirów. A nie sądzisz, nie, że znaczenia. Trzeba lepiej... Trzeba najpierw pójść obudzić te istoty. Ten papierek nie ma żadnego znaczenia, już wiemy, co tam jest. No ale to wzbudzi jego zaufanie, prawda? A może lepiej zrobić to na własną rękę? Ufasz mu? On już do nas przyszedł. No i tu mi zaimponowałaś. A wiesz, jak go budzić? Nie. Chociaż czekaj, bo to przecież to spisywaliśmy. Ale masz tekst. Spisywaliśmy. Coś tam rozkosz, coś tam siebie, to mam mi swoją grę dać? Czekaj, co było w pierwszych linijkach? No to tu masz. Tak, no. Idź za mną, zapomnij, wsłuchaj się w te słowa, woła cię trójca. Dobra, dobra, no to jesteśmy. Zapomniałem wszystko. Jest trójca w piwnicy. Co dalej? Miriam Orlok, wskazuj drogę do nich, bo to, co umarło, wciąż żyje pod twoimi stopami. Tak, tak, tak. Jest piwnica, są trójca. I ostatnie, daj im roz... O, daj im roz... Cóż, no to tu będziemy na ciebie liczyć. Daj im siebie. Też na ciebie liczyć. Barnabas, Miriam Orlok, powstaniecie. Może ty dasz jednego siebie, bo skoro jest ciebie dwóch, to... A, jest Miriam. Okej, to ja też mogę trochę siebie dać. Ale ty musisz dać dwa razy siebie. Ja cały czas tak lukam na piwnicę i się zastanawiam, czy barman patrzy gdzieś indziej, żebym, chociaż ja... Barman obsługuje ludzi. Czy mogę się przekraść do tej piwnicy? No, możesz spróbować. Ale okej, zdecydujmy ostatecznie. To co, zagadujemy do gościa, czy na własną rękę? Ja bym poszła bez zagadywania. Dobra, Nie wiem, jak chcę pójść. Podchodzicie w stronę baru, ty przede wszystkim. Rzuć sobie, jeżeli chcesz się zakraść, na spryt i krycie się. Trzy sukcesy. Na cztery. Myślę, że bezproblemowo. Barman obsługuje jedną z osób. Ty jeszcze korzystając ze swoich zdolności, ze swoich dyscyplin, bezproblemowo zakradasz się, otwierasz drzwi i wchodzisz. Macie wrażenie, jakby poruszał się w nieco przyspieszonym tempie. Wszedł tam. Ja w sumie nie tyle, co się kryje, tylko po prostu patrzę, kiedy goś obsługuję, też używam przyspieszenia nic. Śmigam, bo już drzwi są otwarte. Aha, myślałam, że uderzujesz dominacji. Nie, no nie trzeba, jak jest goś zajęty, to po co on sobie dupy zawracać. Dobra, to też staram się po prostu szybko to zrobić. Rzuć sobie na spryt i krycie się. Nice. Dwa sukcesy, w tym jeden krytyczny. Nie było większych trudności po drodze, po prostu wślizgnęłaś się. Schodzicie po schodach, fotokomórka odpala światło. Jesteście na dole i tak, jak można byłoby się spodziewać. Jakieś paczki chipsów, głównie nachosy, bardzo, bardzo dużo kegów i puszek i butelek piwa. Podłoże natomiast wydaje się być bardziej pyliste.
nie aż tak trwałe, jak można by się spodziewać. Mhm. Mogę użyć wyczucia niewidocznego, żeby sprawdzić, czy coś, jakieś tam źródło mocy. Czy twoja dyscyplina jakaś ci w tym pomaga? Właśnie mam dyscyplinę. Ja też mam pomysł. A masz na nadwrażliwość wyczucie niewidocznego. Czy to wymaga rzutu? Spryt plus nadwrażliwość muszę rzucić. Okej, to rzuć. 3 sukcesy. Okej, ja mam pytanie. Mm-hmm. Jeżeli mam cichą śmierć, czyli że mógł stłumić swoje kroki. Jasne. Czy mogę użyć tego, skoro czuję, że coś jest nie halo z podłożem, stłumić krok i wysadzić z siły, wiesz, żeby zobaczyć, czy pewnie... Możesz po prostu użyć siły, żeby w nią uderzyć. Tak, ale chcę, żeby nie było tego słychać. Jasne. Czy jest na tyle głośno, żeby nie było tego słychać? Myślę, że tak. Dobra, to ja rzucam na to wyczucie. Mhm. 9, 9, 10. I 4. Ale są 3 sukcesy, w tym jeden krytyczny. Jak tylko zeszłaś i skupiłaś się na swoich wyczulonych zmysłach, poczułaś, że coś jest zupełnie innego. Czasem, gdy rozmawiacie z jakimś możnowładcą albo baronem, zdarza się, że czuć taką esencję krwi. Ta jednak jest odrobinę przytłumiona. Natomiast ty? A czy ja widziałem, że ona coś tam wykrywa? Wygląda, jakby coś sprawdzała. Agaś, coś czujesz? W tym konkretnym miejscu? Nie wiem, tu? Jesteś w stanie wykryć kilka kroków prosto, 3 w lewo, tutaj czuć najbardziej. Kilka kroków prosto i 3 w lewo. Wojskowe kroki. To idę tak i w międzyczasie mówię, że jemu, no próbuję, wiesz, wyczuć. Aha, czyli w tym miejscu, czy jeszcze w lewo, gdzie to może być? I po prostu idę tam. Aha, czyli tu, gdzie stoisz, tak? W końcu zatrzymujesz. Tu, gdzie idę. Tu, dokąd idę. No dobra, idziesz. No to tutaj, gdzie jesteś, czy nie? Już tak. Okej. Okay. Przekładam ją. Staję tam, gdzie stała i używając tej cichej śmierci, bęc całym impetem. Rzuć sobie. Ja rzuciłem wcześniej. 3 sukcesy, w tym 20. Czyli 5. Co za rzuty dziś. Wygląda to tak. Ruchy Quentina, przepraszam, Geppetto, wskazywałyby na to, że za chwilę usłyszycie huknięcie, które mogłoby zwalać budynek. Zero dźwięku, ale uderzenie ma swój efekt. Pęka podłoże, sypiąc się na boki i powoli formuje się taki lejek, który zsypuje się. Cały ten pył z ziemi, z waszego podłoża, leci do dołu, tak jakby pod wami znajdowało się jakieś pomieszczenie. Jeśli chodzi o grubość tego, co przed chwilą Geppetto przebił, to jest dobre 20-30 centymetrów, które przebił nogą. Patrzycie do dołu, wasz wzrok się ostrzy i macie wrażenie, że znajdują się tam 3 ciała przesuszone. Mają właściwie powykręcane kończyny, jakby w konwulsjach, nawet nie umarły, bo wszyscy teraz to czujecie. One dalej żyją. Jednak spazmatyczne ruchy wykręciły je w groteskowy sposób. Przebite czaszki kołkami z drewna. Do tego każdy z nich na mostku ma umieszczony kamień. Ty doskonale wiesz, jest to hematyt. Umieszczony kamień. Na nich znajdują się imiona. Patrzysz, że są przesuszeni i pluję na któregoś z nich. Plunąłeś, nic się nie stało. Uła! Myślę, że to chyba nie o ten płyn ustrojowy chodzi. A to było spokojne. No to nie sikaj na nich, proszę. Czy coś? Na kamieniach znajdują się symbole.
żadnemu z was nic to nie mówi. Okay. To ja jeszcze słysząc o tym się nie śmieję. Agato! Widzę, dzisiaj mi się udało troszkę dłużej przejąć tego pajaca i już ci się udziela. To mi się podoba. Wyjmujesz sztylet, daj rękę. Czekaj, chcę to zrobić inaczej. Wyciągam swojego pistoleta, zakręcam mu tłumik. Chcę to zrobić hardkorowo. A to tak klasycznie w sumie, te kołki wyciągam z głowy. Nie? Wyciągasz je. Nie rób tego. Poczekaj, to jak łapię... Zatrzymuję go. Łapię mój... A czemu mam tego nie robić? Może się rozsypią, no. No nie, no bo oni są w sensie przebici, tak jakby miało to powstrzymywać, nie? No wyżej. No to ja sobie przestrzeliwuję rękę, żeby kapała, nie wiem, na ryj, czy coś. Co tym się przejmujeć? Opanowanie plus spostrzegawczość. Wszyscy. Opanowanie, zaraz jestem tym. O, ale mnie dużo. Spostrzegawczość. Perfekta. Jeden sukces. Dwa podwójne, na trzy, czyli cztery. Jeden sukces. Masz wrażenie, że piętro nad wami, kawałeczek dalej, ktoś właśnie wybił drzwi. Dźwięk bardzo charakterystyczny. Tylko ty to słyszałaś. Natomiast co ty robisz? Ja wyciągam tak, żeby kołek z głowy. Powiedzmy, że Miriam, jedna kobieta. Ciężko ci określić, po miednicy jesteś w stanie stwierdzić, że jest szersza. No to z niej wyciągam tak, żeby krew kapała moja i tam, nie wiem, na dziubek. Skapnęło trochę. Macie właściwie wrażenie, że to coś, co śmiało mogłoby uchodzić za mumię, zaczyna się powoli ruszać. Przekręca głowę w twoją stronę. Ty, czekaj, to było coś z rozkoszą. Ja ją całuję. Pocałowałeś ją. Przez chwilę jakby uciekło z ciebie całe życie. Jakby cała radość, całe szczęście zniknęło w sekundę. Przypomniały ci się lata tortur. Przypomniały ci się każde sekundy trwające, tak jak mówiłem, miesiącami. Źle, gorzej, najgorzej. Oderwałeś usta ostatnią siłą woli. To coś się podnosi, coś co nazwałeś Miriam. Rozgląda się. Macie wrażenie, że szarość tej zmumifikowanej istoty powoli przemienia się w blady kolor skóry, tak jakby mięśnie się odbudowywały. Spogląda w stronę pozostałej dwójki. Co robicie? Ja próbuję rozpoznać, jakie to drzwi były wywalone. Czy to były drzwi od piwnicy? Nie, były to drzwi od backstage'u na pewno. W tym momencie masz wrażenie, że padają strzały. Wow. Czy jestem w stanie usłyszeć, czy ktoś pada na ziemię? Ciężko stwierdzić na tym etapie. Na pewno ktoś strzelił. Ja na razie chciałabym obserwować, co ta postać robi. Wygląda na to, że stara się ustać na nogach, podnieść się. Trochę jak źrebie uczące się od nowa chodzić. Ja wracam do normalności, w sensie już czuję się normalnie, czy po prostu jestem wyssany i zjebany. Powolutku wraca do ciebie bycie sobą. Ten moment był jak taki strzał w ryj. Koło was rusza się jedno z ciał. Macie wrażenie, że teraz powoli stara się doczołgać do pozostałych. Ja się oddalam powoli. Wyciąga rękę do ciebie, Agata. Do mnie. No podaj jej rękę. Podaję. Łapię cię za rękę. I od razu czujesz, jak wbijają się paznokcie. Masz wrażenie, jakby wyciągnęły się i wbiły się głęboko w twoją dłoń. I Miriam zrasza twarz jednego z nich. Ta postać również w sposób bardziej przypominający rozgrzewanie się po długim braku aktywności.
porusza się, jakby omijało kilka klatek w swoim poruszaniu się. Podnosi się, spogląda w stronę Miriam. Ta dwójka patrzy teraz na ciebie, wyciągając ręce. Podchodzę powoli, próbuję rozpoznać, co oni próbują zrobić. Nie kombinuj. Ja ci podaję sztylet. Nie, no daj mi ręce, sami sobie przebiją. Biorę, chowam do tylnej kieszeni. Na razie podaję jedną prawą do prawej. I łapię tylko tę. Czujesz wbijanie się kolejnych, ciężko powiedzieć, można by powiedzieć, sztyletów. Jeden po drugim wbija się w twoją dłoń. Wystarczająco, by zaczęło z tego sączyć się całkiem sporo czerwonego płynu. Dodatkowo wyciskasz go trochę mimo woli, bo jednak oni wyciągają go sami. Broczy na trzecią z postaci. Ona podnosi się. Mija jeszcze chwila. Tym razem już wy również słyszycie strzały. Kawałeczek wyżej padają strzały. Zwracacie na to uwagę? Po czym te istoty zaczynają stawać się błyszczące, jakby pokrywały ich kolejne warstwy mięśniowe, jakby otwarte rany błyszczały czymś mięsnym, jak świeże mięso, jakby na nowo się odbudowywali. Słyszeliście to? Strzały. Ja tak zerknąłem. Dobra, chuj, jedziemy dalej. I patrzę. Mija jeszcze moment. Miriam, która jako pierwsza podniosła się, powoli nabiera kobiecych kształtów, jeśli chodzi o twarz, jeśli chodzi o biust, jeśli chodzi o biodra. Zaraz po chwili jeden z mężczyzn o bardzo szpiczastych uszach, nieco schowanej szyi, cerze blade jak nigdy i oczach głęboko osadzonych. A obok tego wyjątkowo przystojny mężczyzna. Podnoszą się, spoglądają w waszą stronę, kiwają głowami, jakby z wyrazami szacunku, albo nawet bardziej podziękowania. I w mgnieniu oka pędzą w stronę drzwi, którymi weszliście. Ciężko to nazwać pędzeniem nawet, jakby wylatywali. Mija sekunda albo dwie, słychać krzyki rozchodzące się po całej sali. Brzmią jak krzyki agonii. Rozszarpywanych zwłok. No, to żeśmy chyba troszkę... przesadzili. Zakręcili. Warto by było zobaczyć, co tam się dzieje chyba, prawda? Za tobą. No to chyba bardziej lewą sobie wskoczę. Po prostu piętro wyżej. Wskakujecie na górę. No i wyprostowałem, wchodzicie, wychodzę na salę. Wchodzicie po schodach. Otwieracie drzwi. Za barem stoi ten sam młody chłopak. Skulony, trzęsący się. Spoglądacie jednak w stronę parkietu. Trzy istoty skaczą, przemieszczają się, latają pomiędzy jedną a drugą osobą, która po prostu gdzieś tam się bawiła. Odrywają głowy, odrywają ręce. Właściwie barwią cały ten klub na kolor krwi. Wypijają, rozszarpują, właściwie kąpią się w tym. Barman to człowiek? Barman to człowiek. Okay. Chowa się cały czas koło was. Ja. Pada na ziemię. Rozglądacie się, widzicie członków zespołu, jak wypadają przez szybę backstage'u, również rozszarpani. Tym razem jednak przez śród. Przez jedną z szyb wychodzi mężczyzna ubrany w pełni w taktyczny ubiór. Masa symboli religijnych, krzyży, przeładowuje broń, przy jednej z rąk trzyma głowę Simona, celuje w jedną z trójki, która
cały czas dokonuje masakry, wystrzeliwuje. Czy oni są świadomi, że w nich celuje? Nie zwracaj uwagi. Mogę użyć przyspieszenia, żeby uratować? Albo odepchnąć? Możesz użyć przyspieszenia, jeżeli chcesz tam. Przyspieszenie, żeby uratować, żeby nie dostała, bo nie wiem, co tam jest w tych pociskach i widać czegoś, zna się na rzeczy, skoro Simona, który był taki potężny, załatwił. Okej, śmiało. No to przyspieszenie, tak? Czy ja znam te osoby? Tego mężczyznę? Kompletnie nie. To jest na pobudzenie samo, nie? Nie, jednak tego nie ma, bo jestem teraz Quentinem, ale Quentin tego nie ma. Czy to jest Blade? Okej, no to... skoro mam już broń, bo strzeliłem w Batmana, to próbuję go... Pewnie. Rzuć sobie w takim razie na zręczność bądź opanowanie i coś do strzelania. Już trzy nie weszły. Nic nie weszło. Wystrzeliłeś. Kula świsnęła gdzieś obok. Łatwo zauważyć, że jednak Inkwizytora. On wypala w stronę Trójcy. Kule się sypią. Wypadają z koszyczka kolejne śruty. Rozpierzchając się po całej sali, wbijają się w ciała Trójcy. Odwracają się w jego stronę, wparowują w niego, zostawiając po nim chmurę czerwonej mgły. Rozszarpują go w moment. Po prostu gość wybuchł. Stają na ziemi, odwracają się w waszą stronę, podchodzą bardzo powoli. Każdy z nich wysuwa pazur, nacinając sobie nadgarstek i podając w waszą stronę. To ja pomimo tego, że przez całe moje ponad 130 lat życia robiłem okrutne rzeczy, to coś takiego mnie zdziwiło. Po prostu jako Quentin z takimi rozdzielonymi oczami, kurde, klakam na jedno kolano. I patrzę delikatnie, otwierając usta. Ja podchodzę do tego najbardziej przystojnego i po prostu biorę jego nadgarstek i... Co robisz? Liżą. Sprawdź, co ci Sara napisała. Teraz cię nie słyszę, ja jestem w ogóle... Co robisz? No właśnie. Zabiera ci telefon. I z nim mamy chyba moc teraz. Dodaj żółwi, to będę chujowo wygląda. Chyba jedyne, co mi zostało w tym momencie, to podejść i złapać tę dłoń, ponieważ nie wiem, co mam zrobić z tą raną, co nie zrobić, więc po prostu łapię. Widzisz, że oni przessali się. Jeśli chodzi o Quentina, krew kapie do jego ust. Jeśli chodzi o Agatę, wypijają. To chyba patrzę się na tę osobę, której dłoń łapię. Patrzę, czy skinie na mnie głową, jak popatrzę się na ranę. Przechyliła tylko głowę. Czekam na twoją reakcję. Patrzę się tylko, czy wśród ofiar, czy wśród osób, które się tam znajdują, czy jest Simona. W chwili obecnej jest mięso mielone. Nie potrafię rozpoznać. Jedyne, co mi pozostało, to wziąć niechętnie, ale przystać się słabo, jak na moje standardy, do rany. I tak też to wygląda. Krew powoli napełnia wasze gardziele. Krew, jakbyście pili najostrzejszy sos kiedykolwiek. Powoli całe ciało zaczyna was piec, spędzić, mrowić. Jakby napędzało was i gotowało waszą krew. Jest coraz gorzej, ale paradoksalnie coraz lepiej. Czujecie się silniejsi. Zmęczeni, ale silniejsi. Trójca kiwa wam głowami i z tą samą prędkością wymyka przez drzwi. Znikając gdzieś w głębi nocy, dzwoni twój telefon, Agato. Ocieram twarz. Nie do końca wiem, co się w ogóle działo.
i patrzę. Sara. Ty obierz. Ja dalej w szoku. A ja nie. Ja dalej w szoku i tam jeszcze coś mi... Krew spływa dalej gardło. Odbieram na głośno mówiącym. Co tam się kurwa stało? Podnieście sobie moc krwi na dwa i dziękuję za sesję.